Był pewien problem z tytułem do książki CEO Slayer. Dlaczego? Bo rozmawiałem z różnymi znajomymi i mówiłem, wiesz, napisałem nową książkę pod tytułem CEO Slayer i patrzyłem na ich miny. I bardzo często widziałem takie uprzejme zainteresowanie, co świadczyło o tym, że nie wiedzieli, o czym mówię. Nie rozumieli ani słowa CEO, ani słowa Slayer. W związku z tym były głosy, że może zmienić ten tytuł na polski, ale jak? Co znaczy skrót CEO? To jest Chief Executive Officer, czyli prezes. Slayer znaczy zabójca, czyli po polsku byłby to zabójca prezesów. Ale tytuł zbyt taki ostentacyjny, można by powiedzieć. Dlatego, kiedy spojrzymy na okładkę, widzimy tylko CEO Slayera, natomiast jak zajrzymy na pierwszą stronę, tę taką tytułową, to zobaczymy podtytuł polski dla tych, którzy nie wiedzą, co znaczy CEO, i tam zobaczymy tytuł Pogromca Prezesów. O czym mówi ta książka? Osadzona jest w połowie naszego wieku, czyli jest rok 2048 i głównym bohaterem jest niejaki Rodney Polak, Pol Lack. Rodney Polak jest trenerem biznesowym. Tak jest znany w środowisku swoich przyjaciół i w środowisku swoich klientów, czyli robi szkolenia dla różnych korporacji, z prezentacji, z zarządzania, z przywództwa, z prowadzenia rozmowy sprzedażowej i tak dalej. Rodney Polak jednak ma też drugą tożsamość. W związku z tym, że bardzo dobrze poznał środowisko dużych korporacji i te osoby, które pracują w korporacjach, wiedzą, o czym mówię, postanowił zrobić z niektórymi z nich porządek, a zwłaszcza z tymi dyrektorami zarządzającymi oraz, jeżeli tak wskaże los, również z prezesami, którzy nadużywają władzy. Czyli jeśli jakiś pan czy pani dyrektor gnębi swoich pracowników, uprawia mobbing, poniża ich, nadużywa władzy, a przy okazji jeszcze wykorzystuje klientów po to, żeby załatwiać swoje szemrane interesy, rodzi się mroczny mściciel, który daje wycisk tym właśnie dyrektorom zarządzającym oraz prezesom. Jestem przekonany, że ta książka, lektura tej książki, tego e-booka, przyniesie bardzo wiele satysfakcji tym osobom, które pracują w korporacjach i które chętnie poznałyby takiego CEO Slayera, który zrobiłby porządek z ich szefami. Więc jeśli macie takie problemy, weźcie tę książeczkę, przeczytajcie, a poczujecie niezdrową satysfakcję.